Później karierę zrobił za granicą. Jest obecnie profesorem Uniwersytetu w Oksfordzie. Pracuje również w Singapurze. Jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie kwantowej kryptografii, która teraz przeżywa renesans, która jest stosowana już w zastosowaniach komercyjnych. Profesor Eckert często jest wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla, ale w naszym środowisku jest znany też jako bardzo dobry popularyzator. I korzystamy z tej okazji, że możemy mieć tej klasy naukowca u nas, który powie po polsku, czym jest kryptografia kwantowa dla szerszej publiczności. Nie chcę już dłużej przedłużać, po prostu oddam głos profesorowi. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Krzysztof. Jest mi bardzo przyjemnie, to duży zaszczyt chyba dla mnie, aby opowiedzieć albo dać ten wykład z okazji 40-lecia, właściwie 40 plus 1 lat Centrum Fizyki Teoretycznej. Ja muszę przyznać, że ten wykład jest trochę wyzwaniem dla mnie, dlatego że zdałem sobie sprawę, że nigdy chyba do tej pory nie mówiłem żadnego wykładu popularnego czy technicznego na temat kryptografii kwantowej po polsku. W związku z tym przepraszam Was wszystkich, jeśli od czasu do czasu będę gubił słowa albo nie znajdę właściwych słów. Również przepraszam za to, że transparencje będą, czy slajdy będą po angielsku, ale mam nadzieję, że dla większości z Was nie będzie to problemem, bo opowiem, co na nich jest. I będzie to wykład popularny. Będą może 2-3 slajdy z równaniami, ale jest to właściwie wykład przeznaczony dla niespecjalistów albo tych, którzy są zainteresowani czy to szyfrowaniem, czy technologiami kwantowymi. Ale wracając jeszcze do może okazji, że jest to 40-lecie Centrum Fizyki Teoretycznej, muszę powiedzieć, że dla mnie ludzie, którzy stworzyli to centrum, to byli bardzo ważni ludzie w mojej karierze zawodowej. Ja pamiętam doskonale, jak Kazik Grzążewski przygarnął mnie jako studenta z Krakowa i wprowadził do środowiska optyków kwantowych. Pamiętam wspaniałe dyskusje z Iwo Białyńskim-Birula, czy z Maćkiem Lewesteinem, z Krzysztofem Wutkiewiczem, czy Jasiem Ostowskim. W związku z tym jakoś, nie wiem, otworzył się może dla mnie świat bardzo ciekawy. W związku z tym jestem szalenie wdzięczny i myślę, że i dlatego też czuję się jakoś jeszcze może bardziej zaszczycony tym, że pozwolono mi podziękować z okazji 40-lecia tego centrum za to, co do mnie ludzie zrobili. Również chciałem też podziękować Krzyśkowi Pawłowskiemu, organizatorowi, który wykazał naprawdę niesamowitą cierpliwość, korespondując ze mną na tematy tego wykładu i starając się, żeby to wszystko działało. Więc jeśli działa wszystko bez problemów, jeśli ten wykład się naprawdę uda, to duża zasługa Krzyśka Pawłowskiego. No więc bez dalszych wstępów przejdę do tematu. W związku z tym więc mój w zasadzie wykład, jak powiedziałem, jest to popularny wykład, którego tematem jest pytanie, czy jest coś takiego jak idealny szyf? Czy można tak naprawdę zaszyfrować informację w ten sposób, aby nikt nie był w stanie jej odczytać? Jest to temat, który się przewijał przez całą historię, od kiedy ludzie zaczęli komunikować się ze sobą, wymyślali różne metody szyfrowania, ukrywania informacji. Także temat, jak ukryć tak, żeby naprawdę nikt nie mógł jakiegoś szyfru złamać, to jest dosyć stary temat. Więc ja zacznę od takiego przeglądu historycznego. Powiem Wam, w jaki sposób kiedyś szyfrowano, w jaki sposób łamano te szyfry i jak doszliśmy do pewnego momentu, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że w zasadzie można zrobić szyf idealny, ale jest tam pewien problem. I ten problem nazywa się problemem dystrybucji klucza kryptograficznego. Ja zdefiniuję, co to jest. I później opowiem o tym, jak zupełnie niespodziewanie mechanika kwantowa wkroczyła na scenę kryptografii i w jaki sposób pomogła kryptografom stworzyć coś, co wierzymy, że jest kluczem
jak co jest szyfrem idealnym. I tutaj opowiem trochę może o tym, jak pewne takie dyskusje filozoficzne dotyczące tego, czy coś istnieje, w jaki sposób jest mierzalne i tak dalej, i tak dalej. Jest, było dużo ciekawych dyskusji filozoficznych na początku, no i może nawet do teraz są w mechanice kwantowej, w jaki sposób rozumieć tą mechanikę kwantową i pewne zjawiska. Więc ja powiem, w jaki sposób te dyskusje, zupełnie też w niespodziewany sposób stały się w cudzysłowie pożyteczne, że ludzie, którzy zajmowali się ochroną danych, zrobili z nich użytek. A później już na sam koniec dam się ponieść trochę wyobraźni i opowiem o tym, w jaki sposób można posunąć tą prywatność do takich granic wręcz paranoi. To jest bardziej, że tak powiem, tak żeby się pobawić trochę tym, co można jeszcze zrobić. Nie wiem, jak to jest praktyczne, no ale kiedyś ludzie też myśleli, że kryptografia kwantowa to nie jest rzecz praktyczna, okazało się, że jest. Więc to jest mniej więcej to, o czym chcę mówić. Więc zacznijmy może od jakiegoś takiego sytuacji, którą chciałbym, żebyście sobie wyobrazili, jak opowiadam o szyfrowaniu. Obecnie kryptografia zajmuje się nie tylko takim prostym scenariuszem, który teraz tutaj pokazuję, że są dwie osoby, nadawca informacji nazywany często Alice i odbiorca, na przykład Bob, oraz ktoś, kto podsłuchuje, Eve, najczęściej jakaś Ewa, która chce wiedzieć, co Alicja wysyła do Boba. No więc to jest bardzo prosty scenariusz. Nadawca, odbiorca, a gdzieś tam może być jakaś osoba, która chce to podsłuchać. Obecnie kryptografia zajmuje się znacznie bardziej skomplikowanymi zagadnieniami, jakieś autentyczności, podpisami cyfrowymi, bezpiecznymi i tak dalej, i tak dalej. No ale ja będę dla uproszczenia sprawy będę analizować tylko taki scenariusz. Więc wyobraźcie sobie, że jest dobra Alicja, dobry Bob i zła Ewa, która chce słuchać, co Alicja mówi do Boba. Więc ten scenariusz wysyłania informacji, odbierania informacji zaszyfrowanej, tak jak wspomniałem, jest dosyć stary. I w zasadzie, to tak naprawdę, szczerze mówiąc, nikt nie wie, gdzie zaczęła się ta kryptografia w ogóle. Prawdopodobnie zaczęła się, przynajmniej niektórzy historycy twierdzą, zaraz jak ludzie nauczyli się posługiwać jakąkolwiek formą pisma. Więc jakieś 3000 przed naszą erą, czy to w Mezopotamii, czy w Egipcie, kapłani używali hieroglifów na przykład w pewien niekonwencjonalny sposób, żeby przekazywać informacje tylko tym, którzy byli wtajemniczeni. Ale tak naprawdę, jak Fenicjanie wymyślili alfabet, to zaczęła się zabawa na całego. Dlatego, że jak już się ma tych kilka skończonych symboli, litery w alfabecie, ma się tu 30 czy 40 znaków, to można je permutować na wszystkie sposoby, można je podmieniać. W związku z tym ta możliwość przekształcania tekstu zaczęła się naprawdę na całego z wymyśleniem alfabetu. I to chyba ma sens, dlatego że jak się popatrzy na przykład na historię kryptografii w Chinach, gdzie nie było alfabetu, to ona była zupełnie inna. Chińczycy nigdy nie wymyślili, mimo swojej potęgi cywilizacyjnej, nigdy nie wymyślili czegoś takiego jak współczesna kryptografia. Używali różnych przemyślnych sposobów na chowanie informacji w ten czy inny sposób, no ale brakowało im alfabetu. No więc w zasadzie, jak już się ma coś zapisane za pomocą skończonej ilości symboli, to te można, jak mówię, można te symbole przestawiać, permutować, można podmieniać. No i historycznie to te dwie metody mają nawet swoje nazwy, bo wiemy, że permutacji używali po raz pierwszy starożytni Grecy, a w szczególności Spartanie. Używali urządzenia, które jest chyba pierwszym w ogóle urządzeniem do permutacji. Był to drewniany kołek, na który nawijano papirus i pisano na tym papirusie. To była taka wstążka papirusu. I następnie tak jak widzicie tutaj na rysunku, jak rozwinięto to ta informacja na tym papirusie była poprzestawiana i tenże papirus brał kurier, który biegł od jednego wodza spartańskiego do drugiego wodza w starożytnej Sparcie. I zarówno nadawca, jak i odbiorca mieli
drążek o tej samej średnicy. W związku z tym odbiorca brał papieru z nawija na drążek o tej samej średnicy i się informacja pojawiała. Jeśli chodzi o podstawianie, to wiemy, że Juliusz Cezar, mniej więcej gdzieś tak 50 lat przed naszą erą, komunikował się szyframi, które polegały na tym, że podstawiał za litery w alfabecie inne litery. On używał akurat, znowu, jeśli wierzyć historykom, to wszystko nie jest aż tak do końca jasno udokumentowane, ale najprawdopodobniej używał przesunięcia całego alfabetu o 3 litery. W związku z tym, jeśli byście sobie napisali alfabet ABCD, tak jak to widzicie tutaj na slajdzie, i przesunęli go w lewo o 3 litery, to ABC by wyszło za nawias, dodacie to ABC pod koniec alfabetu i macie regułę do podstawiania. Za literę A trzeba podstawić D, za literę B trzeba podstawić E i tak dalej. W związku z tym można w tym momencie szyfrować informację taką jak tutaj na przykład, że atakujemy jutro w sposób taki, jak wam tutaj przedstawiłem. Bardzo prosty szyf, prawda? Bardzo prosty, ale jednak pracował. Jak sobie też pomyślicie, ile jest możliwych przedstawień, które nie tylko podstawień, nie tylko związanych z przesunięciem alfabetu o te 3 na przykład, czy 4, czy 5, czy 7 cyfr, przepraszam, liter. Tych podstawień jest, jeśli się przeanalizuje wszystkie możliwe podstawienia, powiedzmy 30 kilku liter, to jest ich szalenie dużo. I ciekawym jest to, że no, ludziom zajęło chwilę, ale znaleziono bardzo prosty sposób łamania tego typu szyfrów. I ten prosty sposób bazował na badaniu częstotliwości występowania liter w naturalnych językach. I zawdzięczamy to odkrycie człowiekowi, który nazywał się Al-Kindi, pracował w Bagdadzie gdzieś w latach 800-873 prawdopodobnie. To był okres wielkiego rozwoju cywilizacji arabskiej, czy bazującej na perskiej w dużym stopniu. I Al-Kindi wymyślił sobie, że niezależnie od tego, że po pierwsze w każdym języku litery nie występują w sposób zupełnie przypadkowy. Jeśli się popatrzy na przykład na język polski, to weźmie się typowy tekst dla języka polskiego, powtarzam, typowy tekst, to jeśli się zrobi analizę statystyczną tego tekstu, to się okaże, że najczęściej występującą literą w języku polskim jest litera A, później dosyć często występuje litera I, również litera O, litera E i tak dalej. Więc można wziąć zaszyfrowany tekst i popatrzeć na to, jaki symbol występuje w nim najczęściej. Jeśli jest to szyfr typu prostego podstawienia, w tym momencie warto mieć hipotezę roboczą, że najczęściej występującym znakiem jest prawdopodobnie znak, który szyfruje literę A. Później drugi częsty, to prawdopodobnie szyfruje litery I, jeśli tekst jest napisany w języku polskim i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym bardzo łatwo typowe teksty łamać i dzisiaj w zasadzie takie proste podstawienia uznawane są za po prostu zmianę alfabetu raczej niż metodę szyfrowania. Dla, że tak powiem, ciekawości dodam, że oczywiście mówię o tekstach typowych. Bardzo fajne jest to, że jest w literaturze nurt, który się nazywa, to jest pisanie lipogramów, gdzie pisarze starają się napisać rozsądny tekst, omijając najczęściej występujące litery w danym języku. Na przykład w języku angielskim czy francuskim najczęściej występującą literą jest litera E. I jest niesamowite to, że można napisać prawie książkę, w szczególności w języku francuskim jest autor Georges Perret, który napisał całą książkę omijając literę E. W Polsce, przygotowując się, właściwie szukając lipogramów w języku polskim, ja znalazłem tylko jeden stworzony przez Tuwima, który napisał wiersz, którym się nie pojawia ani razu litera R, co też jest osiągnięciem, bo litera R jest chyba, nie wiem, może 7 najczęściej występującą literą w języku polskim.
A więc tutaj jest fragment. Więc ciekawe, po prostu poszukajcie lipogramów. W przypadku lipogramów oczywiście ta analiza statystyczna by nie pracowała, no ale nie każdy pisze lipogramami. Więc wracając do szyfrów, po Al-Kindim, kiedy ludzie zdali sobie sprawę, że można szybko i prosto łamać szyfry, którym jest szyfry tak zwane monoalfabetyczne, kiedy jeden alfabet jest zamieniony na jakiś inny alfabet, ale jest to mapa 1:1, czyli ludzie zdali sobie sprawę, że może w tym momencie to podstawienie robić w bardziej skomplikowany sposób. Może zamiast 1:1 robić to w taki sposób, że jeden alfabet zamienia się, podstawia się na kilka alfabetów. I ten pomysł jest o tyle ciekawy, że on dał początek tworzeniu pewnych maszyn szyfrujących, no bo to już było troszeczkę bardziej skomplikowane i trzeba było czasem sobie pomóc urządzeniami mechanicznymi, żeby szyfrować w ten sposób. Te tak zwane szyfry polialfabetyczne, ja nie wiem, czy jest lepsze polskie słowo, zostały, czy też no nie, wieloalfabetyczne szyfry, zostały wymyślone albo przez Albertiego, który skądinąd jest znany jako świetny człowiek renesansu włoskiego, pewnie znany w większości wam jako architekt. Być może niejaki Trithemius z Niemiec, być może Vinier, kilka osób pretenduje do tytułu twórcy szyfrów polialfabetycznych. Ale w szczególności Alberti jest znany dlatego, że on zaproponował, żeby szyfrować używając prostego dysku, właściwie to są dwa dyski koncentryczne, które na jednym, na krawędzi dysku, jednego i drugiego, mamy litery alfabetu. I teraz jeśli przekręcimy te dyski względem siebie, to litery odpowiadające sobie na krawędziach pokazują nam, jaki jest system podstawienia, prawda? W jaki sposób podstawiamy litery wewnętrznego dysku, które mogą być literami tekstu, który chcemy zaszyfrować, na litery zewnętrznego dysku. Więc Alberti używał pewnego klucza, który na przykład mówił w ten sposób, że będziemy szyfrować używając trzech podstawień. Pierwszą literę będziemy szyfrować, przesuwając alfabet, czyli przesuwając dyski względem siebie o 7 liter. Drugą literę będziemy szyfrować, przesuwając dyski o 14 liter na przykład, a trzecią literę będziemy szyfrować, przesuwając dyski o 19 liter. I później będziemy to powtarzać. Na przykład czwartą literę szyfrujemy znowu z przesunięciem 7, piątą z przesunięciem 14, szóstą z przesunięciem 19 i tak dalej. W związku z tym mamy tutaj mapę z jednego alfabetu na trzy, czyli co trzecia litera jest szyfrowana tym samym sposobem. No ale mamy trzy różne podstawienia. No i to było trochę trudniejsze, żeby to złamać. Złamał to niejaki Charles Babbage po raz pierwszy, który znany wam jest pewnie również jako współtwórca pierwszego uniwersalnego komputera, ale to już jest inna historia. Więc to, co jest ciekawe, to jest to, że ten prosty dysk Albertiego, który jak gdyby był urządzeniem mechanicznym pozwalającym szyfrować te szyfry polialfabetyczne, stał się zalążkiem do późniejszych bardzo ciekawych konstrukcji w maszynach takich jak Enigma, gdzie te rotory to w zasadzie była jak gdyby było rozszerzenie, rozwinięcie idei Albertiego tych dysków. No więc przechodzimy do bardziej skomplikowanych szyfrów polialfabetycznych, takie jak na przykład Enigma. Ja nie będę opisał, jak ona działała, ale doskonale pewnie znacie historię. Wszyscy zawsze mówią o tym, jak złamano Enigmę, ale też warto powiedzieć, że to była bardzo dobrze zaprojektowana maszyna i warto też wspomnieć konstruktora i człowieka, który wymyślił Enigmę, to był Holender Arthur Scherpius. Natomiast oczywiście piękna polski wkład do kryptologii to jest złamanie Enigmy, o którym można dużo i warto przypomnieć, że
no, genialni polscy matematycy, tacy jak Zygalski, Różycki, Rejestki, jak i również ludzie, którzy prowadzili całą operację Polskiego Biura Szyfru, to rzeczywiście był nietypowy wkład i oni pokazali, byli jednym z tych wielu przykładów, że jak ktokolwiek wymyśli jakąś wspaniałą metodę szyfrowania, to prędzej czy później będą genialni ludzie, którzy być może to złamią. Więc pytanie jest takie, czy naprawdę można zaprojektować idealny szyfr? Bo jak widzicie, historia mówi, że nie, prawda? Był ten szyfr z podstawieniem, znana się Al-Kindi. Był szyfr z podstawieniem wielu alfabetów, znalazł się Babbage. Były super skomplikowane szyfry z wieloma podstawieniami, takie jak na przykład Enigma, no i znalazł się Rejewski i jego koledzy. W związku z tym być może lekcja z historii jest taka, że nie ma takiego szyfru. No więc tak by się wydawać mogło, ale tak nie jest. Jest szyfr i twórca teorii informacji, Claude Shannon, opisał ten szyfr i udowodnił, że jest jeden szyfr, który jest absolutnie bezpieczny, jest nie do złamania. I to jest szyfr, który po angielsku nazywa się One Time Pad, po polsku to jest chyba szyfr z kluczem jednorazowym. Jak działa? I tutaj też wprowadzę pojęcie klucza kryptograficznego. Otóż piszemy sobie naszą, Alicja pisze depeszę, używając alfabetu zero-jedynkowego. Można się, ten alfabet nie jest bynajmniej tajny, można używać kodu ASCII, jakiegokolwiek znanego przedstawienia liter alfabetu w postaci zero-jedynkowych. No i Alicja pisze sobie tą informację za pomocą sekwencji zer i jedynek, a jednocześnie ma do dyspozycji zupełnie przypadkowy ciąg zer i jedynek, który nic nie ma w sobie żadnej informacji. To jest zupełnie przypadkowy ciąg zer i jedynek, który nazywamy kluczem kryptograficznym. I ten ciąg zer i jedynek jest dokładnie takiej samej długości, jak depesza, którą chce wysłać Alicja do Boba. I to, co robi Alicja, to dodaje depeszę do klucza kryptograficznego i dodaje bit po bicie, używając prostej metody dodawania binarnego, taka, że 0 plus 0 to jest 0, 0 plus 1 to jest 1, 1 plus 0 to też jest 1, ale 1 dodać 1 jest 0. W związku z tym tak się generuje szyfr. I ten szyfr jest ciągiem zupełnie przypadkowych zer i jedynek. Dlaczego? Dlatego, że klucz kryptograficzny jest zupełnie przypadkowym ciągiem zer i jedynek. I ta przypadkowość tego klucza w procesie dodawania, czyli w procesie tego dodawania bit po bicie, czyli w procesie szyfrowania, przekłada się na przypadkowość całego szyfru. Więc kryptogram czy też szyfr jest de facto nie do złamania ze względu na to, że że jest nie do złamania, dlatego że po prostu nie ma tutaj żadnej statystycznej, nie widać tutaj żadnego, ta analiza statystyczna nie zadziała, dlatego że o ile w depeszy, czyli w oryginalnym tekście zero-jedynkowym, można stosować metodę Al-Kindiego, prawda, i można tam jest jakaś statystyka pokazująca występowanie liter w języku naturalnym, na przykład polskim, jeśli to jest szyfrowane w języku polskim, ale ta jak gdyby statystyka jest zupełnie maskowana przypadkowością klucza kryptograficznego. No i teraz ten szyfr jest przesyłany drogą otwartą. Każdy może przeczytać sobie tę sekwencję zer i jedynek. I ten szyfr dociera do Boba za pomocą na przykład transmisji radiowej i Bob jest w stanie odczytać, dlatego że Bob, jeśli posiada dokładnie taki sam klucz jak Alicja, dokonuje tej samej operacji matematycznej, dodaje szyfr do klucza i w ten sposób otrzymuje depeszę. Więc Claude Shannon udowodnił, że jeśli klucz jest zupełnie przypadkowy, jeśli jest tej samej długości co depesza, jeśli nigdy nie jest używany ponownie, czyli dokładnie jest raz używany, jest to jednorazowy klucz, no i jest tajny, znany tylko Alicji i
Alicja Gozna i Bob Gozna, ale nikt poza tym, to w tym konkretnym wypadku można udowodnić, że tego szyfru się nie da złamać. W związku z tym jest szyf idealny. No i wydaje się, że to jest koniec tematu, prawda, bo jest szyfr idealny, w związku z tym, a ja mam jeszcze mówić przez ponad pół godziny, w związku z tym, gdzie tutaj jest problem. No problem jest w tym, że założyli żeśmy, prawda, że Alicja i Bob mają ten identyczny, tajny klucz kryptograficzny. I to jest w porządku. Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, że Alicja z Bobem spotkali się i ustalili, że będą mieć taki, a nie inny klucz kryptograficzny, ale weźcie też pod uwagę, że nie możemy tego klucza powtarzać. W związku z tym za każdym razem, jak wysyłamy depeszę, to zużywamy ten klucz kryptograficzny. W związku z tym bardzo, bardzo szybko możemy, mając ten tajny klucz, możemy go, po prostu tracimy ten klucz, on się zużywa i nie możemy go użyć. W związku z tym jest potrzeba czegoś, co się nazywa dystrybucja klucza kryptograficznego. Jeśli Alicja i Bob są bardzo daleko oddaleni od siebie, no to chcielibyśmy wygenerować w jakiś sposób super tajny, identyczną sekwencję zer i jedynek, zupełnie przypadkową, ale identyczną. Ona musi być super przypadkowa, identyczna, no i tajna. No i to jest problem, dlatego że nie wiadomo, jak to zrobić. Więc z jednej strony jest sytuacja taka, że mamy klucz, który mamy szyfr, który jest szyfrem doskonałym, ale jest tam problem. Ten problem nazywa się dystrybucja klucza kryptograficznego. No i ci, którzy zajmują się kryptografią, starali się w jakiś sposób ten problem rozwiązać, bo on tak narastał w latach 50. i 60., kiedy no była potrzeba, zwiększała się potrzeba komunikacji tajnej pomiędzy, głównie do celów, niekoniecznie celów wojskowych, ale głównie do celów bankowych czy finansowych. Robienie czegoś w sposób super tajny było trudne. No i pytanie jest, czy mamy jakieś rozwiązanie na dystrybucję klucza. No więc mamy, odpowiedź krótka jest mamy. Mamy w zasadzie dwa rozwiązania. Jedno przyszło od strony matematyków. Ja nie będę o tym mówić, ale to jest bardzo fajny matematyczny pomysł kluczy publicznych. To są systemy z kluczem publicznym, kiedy w zasadzie generuje się dwa klucze i to, że nie można albo trudno złamać te szyfry, ich po prostu bezpieczeństwo bazuje na tym, że są pewne problemy matematyczne, które są trudne nawet w sensie algorytmicznym, że musimy użyć mnóstwo czasu, pamięci, używając nawet bardzo dobrych komputerów, żeby te problemy rozwiązać. Więc jak gdyby złożoność obliczeniowa, tak na przykład takich problemów jak rozkład liczby na czynniki pierwsze, stoi za bezpieczeństwem kryptografii z kluczem publicznym. I problem z tym jest taki, że no nie wiemy, jesteśmy jak gdyby w bardzo dziwnej sytuacji, bo my do końca nie wiemy, czy te problemy są naprawdę trudne, czy nam się wydaje, że one są trudne, bo w tej chwili nikt nie potrafi jakoś znaleźć dobrego algorytmu na pewne operacje matematyczne, takie jak na przykład rozkład liczby na czynniki pierwsze. Wiemy też z drugiej strony, że są algorytmy kwantowe, które mogą łamać wiele z tych szyfrów z kluczem publicznym. Więc to jest ciekawy temat, który też byłby fajnym tematem na wykład, ale ja się skoncentruję na drugim rozwiązaniu, to jest kryptografia kwantowa. To jest bezpieczeństwo, które bazuje na fizyce bardziej niż na złożonościach obliczeniowych. Więc nie będę tłumaczyć, co to są szyfry z kluczem publicznym, natomiast pokażę, jak to, co wzięła mechanika kwantowa z jednej strony, to jak gdyby co przyszłe komputery kwantowe mogą zabrać, mianowicie bezpieczeństwo bardzo ładnych konstrukcji matematycznych, takich na przykład RSA, który jest bardzo fajnym szyfrem z kluczem publicznym, to jednak fizyka kwantowa również dała nam to bezpieczeństwo w postaci kryptografii kwantowej, której nawet komputery kwantowe nie są w stanie złamać.
Więc ja będę mówił o jednym typie kryptografii kwantowej. Historia kryptografii kwantowej jako takiej chronologicznie, pierwszą osobą, która o tym w jakiś sposób tam myślała, był niejaki Steven Wiesner, który no niestety kilka tygodni temu zmarł. Steven był naprawdę wizjonerem, bardzo, bardzo ciekawa osoba. Odszukajcie go w internecie, poczytajcie. I tak się, Steven Wiesner napisał ciekawy artykuł na temat tego, w jaki sposób używać efektów kwantowych do produkcji banknotów, których nikt nie mógłby sfałszować. Nie był to bardzo praktyczny pomysł, ale stało się akurat tak, że Charlie Bennett znał doskonale Wiesnera i Charles razem z Gilles Brassardem, swoim kolegą, wpadli na pomysł, że te pomysły Wiesnera można przetłumaczyć na coś innego, mianowicie na dystrybucję klucza kwantowego. I to był pomysł, który sięga mniej więcej roku 1984. To był czas oczywiście, kiedy nie było internetu jeszcze rozpowszechnionego i nie było możliwości zapoznania się z tymi pomysłami. Zresztą zarówno Wiesner, jak i Bennett i Brassard mieli mnóstwo kłopotu z tym, żeby to opublikować. Moja kontrybucja jak gdyby jest zupełnie niezależna i podejście było też zupełnie inne. Ja nie znałem, nie wiedziałem o tym, co zrobił Bennett i Brassard, ale miałem inny pomysł, który bazował na nierównościach Bella i zjawisku splątania kwantowego. No oczywiście później, jak dowiedziałem się o pracach Charlie'ego i Brassarda, to z jednej strony oczywiście wiecie, to jest tak, że jak człowiek sobie coś wymyśli, się bardzo cieszy tym swoim odkryciem i się później dowiaduje, że ktoś to zrobił trochę wcześniej, to jest mu trochę smutno, ale z drugiej strony ja wtedy byłem studentem i było to też jakiś był taki element satysfakcji, że może to jest też fajne, że moje myśli nie szły zupełnie w złym kierunku, dlatego że wtedy ja nie byłem do końca pewien, czy to wszystko ma sens, co ja robiłem. W związku z tym do jakiegoś stopnia była to jakaś taka fajna weryfikacja tego, że to, o czym ja sobie myślałem, zupełnie inne podejście, ale na ten sam temat, że to jest coś, co może jest interesujące. Więc tak się okazuje, że kryptografia bazująca na zjawisku splątania kwantowego, czy też nierównościach Bella, o których opowiem, prowadzi nas nieco dalej. Więc ja opowiem o tym, jak splątanie kwantowe właśnie weszło do kryptografii i w jaki sposób te nierówności Bella pomagają w ocenie bezpieczeństwa dystrybucji klucza kryptograficznego. I tak naprawdę, jeśli już mówimy o historii, to tak naprawdę to ta historia pewnie sięga mniej więcej 90 lat wstecz, dlatego że można byłoby stwierdzić, że 90 lat temu ta kryptografia kwantowa mogłaby być w taki czy inny sposób wymyślona. I ona dotyczy artykułu, który Einstein opublikował razem z niejakim Borysem Podolskim, Nathanem Rosenem, gdzie Einstein wykazywał jak gdyby swoje niezadowolenie ze statusu mechaniki kwantowej. I jednym z problemów, który Einstein w tym artykule poruszał, był natury taki, że jeśli wziąć tą mechanikę kwantową na poważnie, to być może zaistnieje sytuacja taka, w którym nie będziemy w stanie powiedzieć, że jakaś własność fizyczna ma określoną wartość, można jej przypisać pewną wartość. W tym sensie, że jeśli mamy jakieś własności fizyczne, to w jakiś tam sposób kwantyfikujemy, prawda? Mówimy o prędkości, to mówimy 60 km na godzinę i wiemy mniej więcej, co to znaczy. I trudno sobie nam wyobrazić, żeby pewne własności fizyczne po prostu nie istniały przed pomiarem. Jeśli na przykład autobus jest czerwony, no to ten kolor istnieje, zanim nawet popatrzymy na ten autobus. Więc Einstein mówi, że wiesz, że jak się tą mechanikę kwantową weźmie na poważnie, to mogą się pojawić sytuacje, kiedy tak nie jest. I ja tutaj zakreśliłem sobie taki
widzicie na slajdzie, zakreśliłem sobie tutaj ramką tekst, który mi się wbił w pamięć. Ja go przeczytałem jako student i sobie pomyślałem w ten sposób, a interesowało mnie skądinąd zagadnienie przepływu informacji i miałem świadomość istnienia problemu dystrybucji klucza jako dużego problemu matematycznego. I jak sobie przeczytałem ten urywek w artykule Einsteina, gdzie tłumacząc mniej więcej z angielskiego, Einstein mówi, że jeśli bez jakiegoś zaburzenia układu możemy przewidzieć absolutnie na 100% wartość jakiejś wielkości, jakiejś własności fizycznej, to w tym momencie przypisujemy tej własności fizycznej element rzeczywistości. Ona jak gdyby istnieje, prawda? No i ja sobie pomyślałem w ten sposób. No, to odpowiada dokładnie sytuacji, w sytuacji idealnego podsłuchu, prawda? Dlatego, że idealny podsłuch polega na tym, że chcemy dowiedzieć się, jaka wartość, jaka własność fizyczna, która jest używana do przekazania informacji, tą własnością fizyczną, cokolwiek używamy fizycznie do reprezentacji na przykład zer i jedynek. Jeśli można się dowiedzieć, jaka ta wartość jest bez zaburzania, to istnieje idealny podsłuch, prawda? To znaczy, że ktoś, kto chce podsłuchać, dowie się, czy to jest 0 czy 1, w żaden sposób nie zaburzając układ. W związku z tym nikt nie będzie w stanie wiedzieć, czy informacja została podsłuchana, czy nie. I skądinąd wiedząc, że ten temat, jak gdyby Einstein tutaj zdefiniował z punktu widzenia kogoś, kto jest zainteresowany kryptografią, a nie filozofią mechaniki kwantowej, to Einstein tutaj zdefiniował idealny podsłuch. No i później zaczęły się schody, dlatego że ten pomysł Einsteina był przez dłuższy okres czasu uważany jako czysto filozoficzny, dopóki nie pojawił się inny człowiek. No więc ja tutaj na tym slajdzie starałem się podsumować, chciałem wytłumaczyć może dokładnie, jak to działa. Więc wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że własnością fizyczną, którą używamy do przepływu, do przesyłania informacji, jest polaryzacja. Ta polaryzacja to jest, jak wiemy, światło składa się z pojedynczych fotonów i co też było w jakimś sensie zasługą Einsteina, żeby ustalić ten worldview. Więc polaryzację można zmierzyć. I to nie jest tak, że jest tylko jedna polaryzacja, ale polaryzację można zmierzyć wzdłuż wielu kierunków. Można ustawić sobie filtr do mierzenia polaryzacji i przesłać foton i w jakiś sposób możemy zmierzyć, jest dobrze zdefiniowana metoda mierzenia polaryzacji pojedynczego fotonu względem pewnego kierunku, który możemy sparametryzować jakimś kątem. I jeśli to zrobimy, to dostaniemy dwa wyniki pomiarów. Więc polaryzacja fotonu wzdłuż pewnego kierunku, trochę to wszystko upraszczając oczywiście, może mieć dwie wartości, plus jeden albo minus jeden w jednostkach stałej Plancka. No więc to jest wielkość mierzalna, prawda? Na pewno można zmierzyć polaryzację fotonu względem jakiegoś tam kierunku. Więc pytanie jest takie, czy zawsze jest tak, że przed pomiarem ta polaryzacja tam jest, ona istnieje względem jakiegokolwiek kierunku. No i to jest jak gdyby pytanie, które Einstein poniekąd wątpił, prawda? Znaczy nie tyle wątpił, co stwierdził, że tak może być, a tak nie powinno być. Więc tutaj pojawia się na scenie następny człowiek, jakieś 60 lat temu, niejaki John Bell, fizyk z Belfastu, pracujący w CERN-ie, w zasadzie zajmujący się mechaniką kwantową i tymi po godzinach, dlatego że jego głównym zadaniem było to, żeby pracować nad akceleratorami. No ale jak miał trochę czasu, to się zajmował problemami filozoficznymi mechaniki kwantowej. No i teraz jest tego znany. Także to jest dla wszystkich was, którzy robią jakieś rzeczy, które niekoniecznie są częścią waszej pracy, miejcie na uwadze, że czasem możecie być właśnie znani z tego. Więc co robicie po godzinach? Więc wracając do Johna
John Bell. John Bell popatrzył na to trochę inaczej, powiedział, że wiecie co, to wszystko, nie, te rozważania Einsteina to nie są tylko i wyłącznie spekulacje filozoficzne, to jest naprawdę propozycja, to jest coś, co można eksperymentalnie zweryfikować. No i stąd się wzięły niejakie nierówności Bella. Bell powiedział w ten sposób, i tutaj będą dwa slajdy, właściwie jeden slajd, które są może troszeczkę bardziej techniczne, ale nie za bardzo, więc to jest wyprowadzenie nierówności Bella w jednym slajdzie. Więc Bell powiedział w ten sposób, no wyobraźmy sobie, że są dwaj fizycy oddaleni od siebie, jest to Alicja i Bob, którzy to mierzą polaryzację fotonów. Jest jakieś źródło, które wysyła fotony. Jeden foton jest wysłany z tego źródła do Alicji, drugi jest wysłany do Bob. Jakie to źródło, to za chwilę, ale no może być źródło, które produkuje pary fotonów. I teraz Alicja będzie mierzyć polaryzację fotonu, wybierając sposób losowy. Będzie mierzyć albo polaryzację, jak to nazywam A1, albo polaryzację A2. Czyli A1 to jest polaryzacja wzdłuż jakiegoś tam kierunku scharakteryzowanego jakimiś kątami, A2 tak samo. W przypadku Boba mamy podobną sytuację. Bob będzie wybierać pomiędzy polaryzacją B1 a B2. I możecie sobie wyobrazić, że jeśli rzeczywiście foton ma jakąś polaryzację przed pomiarem, to A1, A2 i B1, B2 to są zmienne losowe, które mają wartość plus lub minus 1. Prawda? I możemy sobie wtedy skonstruować inną zmienną losową. Tutaj ona jest nazwana S, która, jak widzicie, jest sumą takich dwóch czynników. I to jest A1 razy B1 plus B2 plus A2 razy B1 minus B2. Więc jak się przypatrzymy temu wyrażeniu, to widzimy wyraźnie, że w nawiasach, jeśli rzeczywiście to jest tak, że zarówno A1, A2, B1, B2 zawsze mają jakieś wartości, jeśli oni mają, jeśli są te wartości, to w nawiasie, jeden z tych wyrażeń w nawiasie musi być równe 0, a drugie plus minus 2, prawda? Dlatego, że B1, B2 mogą być albo identyczne, jeśli są identyczne, to B1 minus B2 jest równe 0, a B1 plus B2 jest równe albo plus 2, albo minus 2. Natomiast jeśli one są różne, prawda, no to w tym momencie B1 plus B2 jest równe 0, a B1 minus B2 jest równe plus minus 2. Tak więc S może przyjąć tylko dwie wartości w tym wszystkim. Może być albo plus 2, albo minus 2. No i teraz jeśli przeprowadzamy ten eksperyment statystyczny i chcemy, patrzymy, wysyłamy te fotony, to S przy każdej realizacji tego eksperymentu będzie przyjmowało wartości plus 2 albo minus 2. Czasem będzie to plus 2, czasem minus 2 losowo wybrane. Więc jeśli zmierzymy wartość oczekiwaną, prawda, jeśli zmienimy tutaj średnią, to w tym momencie ta średnia S będzie gdzieś pomiędzy minus 2 a 2, prawda, dlatego że 2 i minus 2 to są ekstremalne przypadki. 2 byśmy mieli tylko, żeby za każdym razem wyszło nam S było 2, ale czasem może być minus 2, w związku z tym S gdzieś tam się plasuje pomiędzy minus 2 i 2. I to są nierówności Bella. To jest jedna z form nierówności Bella, znana jako CHSH inequality, nierówności CHSH, co pochodzi od czterech fizyków, którzy w jakiś sposób tam troszeczkę przeformułowali te oryginalne nierówności Bella. No więc Bell z jednej strony to jest stwierdzenie na temat tak zwanych korelacji klasycznych. Jeśli przyjmiemy rozsądne założenia, że są zmienne losowe, że te wartości są, jest tam kilka jeszcze innych subtelnych założeń, no to stwierdzenie dotyczące świata klasycznych korelacji mówi, że ta wartość S powinna się mieścić między minus 2 a 2. Czyli wartość bezwzględna S jest na pewno mniejsza od lub równa 2, na pewno nie większa. To sformułowanie nie ma się nijak do mechaniki kwantowej. Ono jest po prostu sformułowaniem dotyczącym klasycznych korelacji i prawdopodobnie zostało zauważone przez wielu, ale było tak trywialne, że po prostu nie warto było nawet wspomnieć o takiej zależności. Z wyjątkiem tego, że, i to jest jakąś zasługą Bella, są korelacje,
kwantowe, które przewiduje mechanika kwantowa, które łamią te nierówności Bella. Więc jak się okazuje, jak się robi analizę kwantową, nie będziemy wchodzić w szczegóły, to okazuje się, że tak naprawdę ta wartość bezwzględna z S może być większa niż 2, ale nie większa niż 2 razy pierwiastek kwadratowy z 2. W związku z tym to jest tak, że jest świat klasycznych korelacji i one są ograniczone przez nierówności Bella. Ta wielkość S może dojść tylko do 2. Jeśli ta wielkość S jest, wartość bezwzględna S przejdzie tą granicę 2, to w tym momencie mamy problem filozoficzny, bo te założenia, które żeśmy zrobili, że te wartości istnieją, nie pracują, prawda? No, a mechanika kwantowa mówi nam, że jest to możliwe. No, mówi nam też, że nie można być więcej niż 2 razy pierwiastek kwadratowy z 2. To jest skądinąd znane jako... zostało to pokazane przez Borisa Cyrilsona, który w tym czasie pracował na Uniwersytecie w Tel Awiwie, więc jest to znane jako Cyrilson bound. No, ciekawe też jest to, no więc oczywiście, jeśli są takie przewidywania, no to warto to sprawdzić. No i sprawdzono, chociaż muszę przyznać, że to nie było chyba w głównym nurcie fizyki wtedy. Jakoś ludzie nie od razu skoczyli na coś, co wydaje się być pewnym przewrotem myślowym, prawda, że te nierówności Bella pokazują nam, że nasza wizja świata powinna być chyba jakaś inna, że to nie jest tak, że wszystko, co widzimy, to istnieje, zanim zaczniemy to widzieć. Jakkolwiek. Można oczywiście, tutaj filozofowie mają, to jest naprawdę całe spektrum różnych poglądów, ja nie będę w to wchodzić, ale jakikolwiek się pogląd w tym momencie wybierze na charakter mechaniki kwantowej, żeby zrozumieć, co się tam naprawdę dzieje, no to jest to szokujące. Więc dla mnie to było też trochę szokujące, że chwilę czasu zajęło, zanim ludzie po stronie eksperymentalnej wzięli się za to poważnie. Na początku wzięli się za to fizycy, którzy chyba byli gdzieś tam właśnie tacy, może no, nie w głównym nurcie, interesowali się tym pewnie z jakichś innych przyczyn, więc troszeczkę tacy właśnie, troszeczkę bardziej może inni pewnie, tacy, którzy się interesują tym, co chcą, a nie to, co im każą robić, prawda? I było, tutaj jest cała historia tych eksperymentów. Dla mnie osobiście, chyba dla wielu z nas, naszej generacji, takim kluczowym eksperymentem to był chyba eksperyment a la Aspekta. Nie był on chronologicznie pierwszy, ale był ważny. To był gdzieś tak w latach 80., mniej więcej 40 lat temu, a la Aspekt przekonał chyba większość, że nierówności Bella są łamane. Piękny eksperyment wykonany w Instytucie Dioptrii w Warsaw w 82 roku. I to się, na tym się to nie skończyło, bo nie wszystkie te eksperymenty były takie idealne. Były tam zawsze jakieś problemy, można było się przyczepić tego, tamtego. Do tej pory są niektórzy, którzy podważają pewne aspekty tych eksperymentów. Na przykład ostatnie piękne eksperymenty, które zrobił Ronald Hanson w Delft, to jest kilka lat temu i one są, i nadal są ciekawe, więc to łamanie nierówności Bella jest o tyle teraz też ciekawe, że ono przestało być niejako zabawą samą w siebie. To już nie jest tylko kwestia szukania jakichś tam rzeczy, które są niedokładne tu i ówdzie. To jest też o tyle ważne, że jak za chwilę wam powiem, te nierówności Bella również są ważne dla kryptografii. A więc pytanie jest właśnie, jaki jest związek między filozoficznymi aspektami mechaniki kwantowej, to czy coś istnieje, czy nie istnieje, zanim to zmierzymy, z dystrybucją klucza kryptograficznego. No więc intuicyjnie, nie wchodząc w szczegóły matematyczne, można powiedzieć w ten sposób, że jeśli rzeczywiście mamy jakieś źródło fotonów i Alicja i Bob dokonują pomiarów, które pokazują polaryzacji, które pokazują, że nierówności Bella są łamane, to w tym momencie te fotony nie miały jak gdyby tej polaryzacji określonej, zanim zostały zmierzone przez Alicję i Boba. Jeśli nie miały, to jeśli coś nie istniało, to nie można było tego podsłuchać, prawda? Więc jeśli tego nie można było podsłuchać, no to ta informacja zarejestrowana przez Alicję i Boba to jest tajna. W związku z tym możemy uznać,
że test nierówności Bella są jakimś testem na to, że na podsłuch. Jeśli rzeczywiście są łamane nierówności Bella, to być może to tego podsłuchu nie mogło być, jeśli zaś nie są łamane, to mógł być. No więc oczywiście, żeby to przetłumaczyć i zdefiniować poprawnie, to trzeba się troszeczkę jeszcze matematycznie nagimnastykować, bo to trzeba przetłumaczyć na język teorii informacji, bezpieczeństwa. Jest tam dużo delt i epsilonu, więc jest trochę matematycznej gimnastyki, ale to można zrobić. Więc to zostało jakoś zrobione i to był jak gdyby mój wkład. I fajnie, że to było prawie dokładnie 30 lat temu, tak jak sobie człowiek pomyśli. Się trochę czasem czuję jak dinozaur wręcz w tym środowisku. Więc, no ale też szczęście moje polegało na tym, że udało mi się przekonać moich dwóch dobrych kolegów, którzy pracowali w Agencji Badań Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. To się nazywało wtedy Defence Research Agency w Mulgrave, niedaleko Oxfordu. Więc John Rarity i Paul Tapster zdecydowali się sprawdzić, czy to działa w praktyce, ta cała metoda. No i sprawdziliśmy i to działało. Było z tym mnóstwo różnych śmiesznych historii. Można opowiadać dużo anegdot. Między innymi jedna z nich jest taka, że John i Paul w zasadzie nie powinni byli pracować nad kryptografią, dlatego że w Wielkiej Brytanii Ministerstwo Obrony w zasadzie się nie zajmuje kryptografią, zajmuje się z przyczyn historycznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli Foreign Office, które też ma swoją agencję, która się nazywa GCHQ, która mieści się gdziekolwiek indziej. Tłumaczenie politykom, jak widzicie, politycy wszędzie są mniej więcej tacy sami, tłumaczenie politykom, że GCHQ się tym nie może zająć, bo nie mają tam specjalistów, oni mają tam matematyków, a nie mają fizyków, niewiele dało się. No ale w końcu zastosowaliśmy inną metodę. Udało nam się opublikować artykuł w Scientific American, w związku z tym John i Paul poszli później do swoich menadżerów i powiedzieli: słuchajcie, no nie wygłupiajcie się, nie możecie zatajniać tego wszystkiego dalej, bo już zostało to opisane przez innych w sposób popularny, etc., etc. No, tak czy owak, udało się zrobić ten eksperyment, to wszystko działało i to było fajne, to było w jakiś sposób coś, co wydawało mi się, że jest fajną, abstrakcyjną rzeczą, która nie będzie miała żadnych zastosowań w przyszłości, no ale po prostu no, nie doceniałem tego, w jaki sposób się sytuacja rozwinie. Oczywiście ten pierwszy system miał różne założenia. Tutaj staram się wymienić te założenia. Alicja i Bob zakłada się, że są w izolowanych, szczelnych, bezpiecznych laboratoriach, informacja nie wycieka z tych laboratoriów. Zakładałem też również, że Alicja i Bob mają pełną kontrolę nad tymi urządzeniami, nad tymi, które mierzą polaryzację. No i jest tutaj jeszcze to jedno subtelne założenie, że Alicja i Bob, no, albo można powiedzieć, że mają wolną wolę w wyborze tych polaryzacji, albo że mają dobre generatory lokalne liczb losowych, które wybierają w sposób zupełnie przypadkowy, czym będzie mierzyć Alicja polaryzację A1 czy A2, tak samo w przypadku Bob. Więc były te założenia. I tutaj jest następne, wydawało mi się, że na tym się sytuacja skończyła, ale nie do końca. Otóż okazuje się, że założenie, że Alicja i Bob kontrolują i znają swoje urządzenia doskonale, to jest dosyć mocne założenie. Większość z nas, jak coś kupuje, to nie ma pojęcia, jak to działa. W związku z tym, jeśli kupujemy coś, co ma gwarantować bezpieczeństwo, to w tym momencie najczęściej musimy prosić jakąś agencję, której wierzymy, żeby mądrzy ludzie spojrzeli na to urządzenie i wydali certyfikat, że to działa tak, jak ma działać. No i to jest jednak wierzenie pewnej agencji, która będzie robić ten certyfikat. Mało osób jest w sytuacji takiej, że uczy użytkowników, że mogą rozebrać urządzenie na części, sprawdzić i wiedzieć, że to działa. Właściwie jest to praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. Więc trzeba tu ufać komuś, który, jeśli chcesz sprzedać takie urządzenie, musisz zaufać jak komuś, albo jakiejś instytucji, albo osobie, która zagwarantuje, że ono działa tak, jak powinno działać. No i tutaj jak gdyby znowu ciekawa rzecz się wydarzyła. Otóż okazuje się, i to jest bardzo ciekawa rzecz, że test Bella jest
taki, że jeśli rzeczywiście widzimy łamanie tych nierówności Bella, powiedzmy maksymalne dla uproszczenia sytuacji, jeśli rzeczywiście to S jest równe 2 razy pierwiastek z 2, to wtedy okazuje się, że można również wnioskować w drugą stronę. Przy takim łamaniu nierówności Bella nie można tego zrobić w żaden inny sposób niż właśnie w taki sposób, jak opisałem. To znaczy, że muszą być to niekoniecznie może fotony, ale tak zwane kubity i pomiary muszą być wykonane w pewien inny sposób. Po prostu natura nie dopuszcza innej formy łamania, tak skrajnego łamania nierówności Bella. I co to oznacza? To oznacza, że jeśli się zaobserwuje łamanie nierówności Bella, to nie ma w tym naprawdę znaczenia, bo jak to urządzenie działa, bo my wiemy, że nie ma innej możliwości, tylko coś, co jest, że tak powiem, izomorficzne do sytuacji, której opisałem. Czyli wystarczy sprawdzić samą wartość S i to powie, czy co się po prostu wydarzyło. No i to dało jakieś 15 lat temu moi koledzy Tony Yassin i inni, jakby zwrócili na to uwagę. Oni powiedzieli, że ten sam system jest w zasadzie silniejszy niż mnie się to wydawało i innym się to wydawało. To się obecnie nazywa device independent cryptography, taka kryptografia, która nie zależy od urządzeń. Że można to urządzenie, jeśli się już chce tak naprawdę posunąć do granic abstrakcji, można to urządzenie kupić nawet od wroga, dlatego że system się sam sprawdza. Jeśli ktoś nam sprzedał to urządzenie i widzimy łamanie nierówności Bella, które osiąga 2 razy pierwiastek z 2, to nie ma szans, to urządzenie jest po prostu, musi działać tak jak porządne urządzenie, bo nie można tego w żaden inny sposób wygenerować takiego łamania nierówności Bella. W związku z tym nie ma potrzeby odwoływania się do jakiejkolwiek instytucji, która by certyfikowała te urządzenia. Po prostu same urządzenia się certyfikują. Więc to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. Ja chciałbym powiedzieć, że ja to widziałem, a ja tego nie widziałem. To jest też ciekawa sytuacja, że czasem nasze pomysły są bardziej inteligentne niż my, w tym sensie, że później ludzie jak gdyby znajdują tam dużo więcej fajnych, ciekawych rzeczy. Z tego ja się oczywiście bardzo cieszę, no bo to jest ten sam pomysł, ale on ma w sobie więcej niż mi się wydawało. No i to jest oczywiście tylko i wyłącznie możliwe, jeśli się używa splątanych fotonów, które są potrzebne do tego, żeby złamać nierówności Bella. Oczywiście nie wchodzą w szczegóły techniczne, te osiągi, tyle ile się wyduści tam tych tajnych bitów, to im bardziej poluzujemy sobie założenia, tym mniej tych bitów wyrzucimy, no ale coś tam zawsze wygenerujemy. No i historia znowu, powiedziałbym, by się skończyła na tym pomyśle, gdyby nie to, że trudno było udowodnić bezpieczeństwo klucza w przypadku takiej kryptografii, która nie zależy od urządzeń, w najbardziej ogólnym przypadku. I tutaj te pierwsze prace 15 lat temu, one były pracami, kiedy zakładało się, że każdy bit jest generowany w sposób niezależny, że jak gdyby mamy te bity, za każdym razem zaczynamy od nowa i znowu od nowa i znowu od nowa, co jest jak gdyby bardzo nierealnym założeniem, dlatego że w tym przypadku musimy założyć, że urządzenia, które żeśmy kupili, one mogą mieć jakąś pamięć w sobie, one naprawdę nie każda generacja nowego bitu jest niezależna od generacji wcześniejszego bitu. No i oczywiście udowodnić, że to naprawdę działa w najbardziej ogólnym przypadku, to jest duże osiągnięcie ostatnich 2 lat i za tym bardzo fajnym, naprawdę świetną pracą stoją moi trzej koledzy po fachu. Jest to Renato Rene, właściwie Rotem Arnon Friedman, która w tym czasie była doktorantką Renato, i Thomas Wittig. Ale Rotem w dużym stopniu chyba nie tylko zdefiniowała, ale przyczyniła się do rozwiązania tego problemu. Także że to jest piękny rezultat, który właściwie, on jest o tyle piękny, nie tylko piękny dlatego, że oni pokazali, w jaki sposób udowodnić, że to wszystko naprawdę działa, ale również pokazali, że jak gdyby bezpieczeństwo, czy też
ilość tego klucza, który możemy wygenerować, jest w zasadzie można ten najbardziej ogólny przypadek sprowadzić do przykładu takiego niezależnego generowania tych bitów. Więc to jest też ciekawe. Oczywiście w międzyczasie było dużo innych ciekawych prac. Ja myślę, że tutaj też dużo moich kolegów z Polski, na przykład Paweł Horodecki czy Maciek Popowski, wiele osób z Polski w jakiś sposób kontrybuowało do naszego rozumienia bezpieczeństwa klucza, który jest w ten sposób dystrybuowany w takim czy innym scenariuszu. W związku z tym Polska, rzeczywiście moi koledzy po fachu z Polski mają tutaj duży wkład i pewnie jest zbyt duża lista, żeby wszystkich wymienić. I wydawało mi się mogło, że to już kończy całą historię, prawda? Po raz kolejny. I tymczasem no i tak, i nie, bo zostało to jeszcze jedno założenie, że Alicja i Bob mają tą wolną wolę albo mają idealne generatory losowe, więc jeśli byśmy chcieli kupować te urządzenia od ludzi, którym nie ufamy, czy od firm, czy jakichś innych spółek, którym nie ufamy, to zostaje jeszcze, to można zrobić pod warunkiem, że nie kupujemy generatorów liczb losowych od tych samych osób. Więc tutaj się pojawia pewien dodatkowy problem, jak to sobie poradzić z sytuacją, kiedy na przykład musimy dokonać tych wolnych wyborów, losowych wyborów, tego, co mamy mierzyć, no ale to już jest osobna historia. Do jakiegoś stopnia można rozwiązać, no ale jest to rzecz, powiedzmy, na którą jeszcze ludzie pracują. Wracając i tak kończąc, bo już czas, więc kryptografia kwantowa rzeczywiście zrobiła niesamowity postęp w ciągu ostatnich 30 lat. Ja już nie mówię o tych takich skrajnych przykładach kryptografii, która nie zależy od urządzeń, tego jeszcze nie mamy, ale taka kryptografia, która działa, jest praktyczna, trudno do podsłuchu. Mamy dużo firm, które w tej chwili te rzeczy robią. Chińczycy na pewno są tutaj wiodący, zainwestowali bardzo dużo, zarówno w kryptografię naziemną, jak i kryptografię satelitarną, ale jest też wiele innych krajów w Europie, w Stanach, w Azji, gdzie ta kryptografia jest rozwijana. W Polsce również i poprosiłem tutaj kolegę mojego, Konrada Banaszka, żeby powiedział przynajmniej, ten slajd to jest jego, że tak powiem, kontrybucja do tego wykładu, bo okazuje się, że też dużo się dzieje w Polsce na ten temat, więc wszyscy ci, którzy są zainteresowani kryptografią kwantową w Polsce, to jednym z punktów, dobrym punktem kontaktu na pewno, zwłaszcza jeśli chodzi o stronę praktyczną, eksperymentalną, jest Konrad Banaszek z Warszawy. Dla mnie osobiście to jest ciekawe doświadczenie, dlatego że jak mówię, 30 lat, nie spodziewałem się, że w ciągu tych 30 lat kryptografia kwantowa zrobi aż taki postęp, że przejdzie od, wiecie, takich dyskusji gdzieś tam przy piwie, które są bardziej takie na zasadzie ćwiczenia wyobraźni, ćwiczenia tego, co można zrobić, do czegoś, czym zajęli się eksperymentalni fizycy, a później ludzie zaczęli to robić jako produkt, zaczęli to sprzedawać, więc ja się tego nie spodziewałem. W związku z tym jakoś nauczyło mnie to pewnej pokory takiego fizyka teoretyka w stosunku do naszych kolegów eksperymentalnych. Oni naprawdę są bardzo dobrzy i ja zacząłem, pracując z kolegami po stronie eksperymentalnej, zacząłem naprawdę doceniać, jak wiele oni potrafią zrobić. I ja oczywiście poruszyłem ten temat w taki sposób dosyć popularny. Jest dużo ciekawych opracowań na ten temat, łatwo to znaleźć w internecie. Jeśli mógłbym coś polecić, to może jeden z przeglądowych artykułów, które napisałem z Renato Rene na ten temat, to znajdziecie właśnie w tym numerze Nature. I no, fajne jest też to, że w tej chwili jak gdyby jest to dziedzina, która ma zarówno jest ciekawa z punktu widzenia praktycznego, jak i również z punktu widzenia również takiej
powiedzmy, ludzi, którzy interesują się zagadnieniami fundamentalnymi. Oznacza to, że to jest kolejny przykład tego, że pieniądze włożone w badania podstawowe prędzej czy później w jakiś tam sposób się zwrócą. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Jeszcze raz życzę Centrum Fizyki Teoretycznej następnych 40 albo i więcej lat tak wspaniałych ludzi, jak ci, którzy założyli to centrum i którym ja osobiście dużo zawdzięczam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo fajny wykład. Zaczynał się prosto i trudność wydaje mi się, że narastała powolutku. Zachęcam wszystkich do pisania na czacie. Ten wykład jest dostępny dla części osób przez platformę Zoom. Tam są uczestnicy konferencji. Oprócz tego mamy, z tego co widzę, na razie 215 osób obecnie na YouTubie. I tam na YouTubie jest czat, można pisać na czacie, tak informowaliśmy, można wysłać pytania mailem. Pierwsza uwaga, jak tutaj padła od uczestnika konferencji, od Maćka Lewensteina, dotyczy właśnie tej losowości. Ja przetłumaczę na polski. Klucz jednorazowy również wymaga mechaniki kwantowej. Klasyczne generatory liczb losowych są pseudolosowe. W związku z tym lepiej używać kwantowych generatorów. Później jest pytanie, które dostałem tej sali, o porównanie Bitcoina i właśnie kryptografii kwantowej, to znaczy i tych urządzeń samotestujących. Czy w związku z tym, że te urządzenia, czy te samotestowanie urządzeń, które byśmy mieli w przypadku kwantowym, jest jakoś analogiczne do weryfikowania tego, czy Bitcoin jest bezpieczny i czy te operacje zostały tam wykonane tak, jak powinny, tej sprawdzalności przez resztę. Więc trudno powiedzieć, do jakiego stopnia można tą samą ideę oczywiście tego Ledgera i tak dalej zrobić w sposób kwantowy. Jedna ciekawa rzecz, jakie technologie kwantowe, w jaki sposób technologia kwantowa wpływa na bezpieczeństwo Bitcoina, idzie jak gdyby z innej strony, dlatego że Bitcoin, procedura stosuje dwie, że tak powiem, metody kryptograficzne, które w jakiś sposób są łamalne przez kwantowe komputery. Jedna z nich dotyczy digital signature, czyli tych podpisu cyfrowego w Bitcoinie, inna z samego procesu kopania, czyli mining, prawda, tego Bitcoina. W jednym przypadku mamy typowy algorytm Shora, zniszczy bezpieczeństwo podpisu, w drugim przypadku algorytm Grovera spowoduje, że jak gdyby możemy przyspieszyć ten mining, jeśli mamy kwantowe komputery. Nie w sposób drastyczny, ale możemy. No i są prace bardzo ciekawe, pokazujące, że technologia kwantowa zachwieje w sposób poważny bezpieczeństwem Bitcoina, zmieni tak zwane integrity tego całego systemu. I pytanie jest takie, czy można to naprawić. W związku z tym ciekawą nową dziedziną jest kryptografia klasyczna, która jest odporna na ataki ze strony komputerów kwantowych. Niektórzy nazywają to post-quantum cryptography, niektórzy nazywają to quantum resilient cryptography. Nie wiem jeszcze, jak to na polski przetłumaczyć, no ale to jest kryptografia klasyczna. Szukamy problemów matematycznych takich, na których bazie możemy zrobić szyfry klasyczne, a klasyczne te szyfry będą tak mocne, że nawet komputery kwantowe sobie z nimi rady nie dadzą. No i National Security Agency to jest instytucja w Stanach Zjednoczonych, która zajmuje się ochroną danych razem z NIST, National Institute for Standards and Technology, ogłosiła konkurs otwarty na następną generację takich szyfrów. I wydaje się, że są pewne metody, które możemy pewnie usprawnić tego Bitcoina. Możemy dać nakładkę na ten podpis cyfrowy i prawdopodobnie mining, czyli wykopywanie nie będzie tutaj aż takim dużym problemem, no ale na tym się pracuje i są ciekawe prace. Polecałbym tutaj w szczególności też mój kolega po fachu, niejaki Miklós Szanta,
razem z Troy Lee i kilkoma innymi osobami napisali bardzo ciekawy artykuł na ten temat. Także, że Bitcoin będzie problemem, jeśli będzie technologia kwantowa. Natomiast i wydaje nam się, że można to wszystko jakoś naprawić, że można go, że można ten Bitcoin, Bitcoina można ocalić od kryptografii, od kwantowych komputerów. Pytanie było troszeczkę inne, mianowicie do jakiego stopnia kryptografia czy metody kwantowe mogą stworzyć takiego kwantowego Bitcoina. To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Dobrze, to dziękuję. Kolejne pytanie było napisane niestety bez spacji, więc nie wiem, czy będę w stanie odczytać. Pomiar układu kwantowego wywoła zaburzenie tego układu. Pomiar będzie zaburzony, inaczej zauważalny. Problem obserwatora pomiaru, czy zatem jest niemożliwe doskonałe podsłuchiwanie? Czy kryptografia kwantowa może być doskonała? Oczywiście taka teoretyczna, platońska wizja kryptografii kwantowej jest doskonała, tak na tyle, ile rozumiemy, jak działa rzeczywistość. Natomiast oczywiście, jak się przechodzi z teorii do praktyki, no to pojawiają się pewne problemy, dlatego że tutaj robimy mnóstwo różnych założeń. Jednym założeniem jest takie, że ludzie, użytkownicy nie są na przykład totalnie głupi. Używają to w sposób rozsądny i nie robią jakichś podstawowych błędów, co jak się często okazuje, nie jest dobrym założeniem roboczym przy projektowaniu różnych szyfrów. Ludzie robią różne dziwne rzeczy, które jak gdyby pozwalają na łamanie szyfru. W związku z tym to łamanie bardzo... Ja zawsze wydawało mi się, że scenariusz następujący, że ktoś kiedyś, jakaś firma czy jakaś grupa uczonych zrobi fajny system kryptografii kwantowej, który jest naprawdę bezpieczny, a następnie da się to jakimś takim użytkownikom, którzy w sposób jakiś taki zupełnie, co nie ma nic wspólnego z mechaniką kwantową, natomiast wiele z ludzką głupotą, na przykład sobie po tej stronie klasycznej będzie jakiś przeciek z laboratorium niekontrolowany i tak dalej, no i ci ludzie w tym momencie ktoś znajdzie metodę, żeby to złamać. I wtedy oczywiście prasa napisze, że mechanika kwantowa wcale nie zabezpiecza tych wszystkich szyfrów, bo to je można łamać. To jest, i będzie taka percepcja publiczna, więc to byłoby niedobre dla kryptografii kwantowej. No ale jeśli pewne rzeczy są robione w sposób dobry, jeśli mamy pewne parametry, jeśli nasze źródła, detektory są odpowiednie, to w tym momencie wydaje mi się, że możemy mówić, że osiągnęliśmy szyf, którego się nie da złamać przy tych pewnych założeniach takich praktycznych, rozsądnych. Mamy następne pytanie. Jakub Kuba, czy interesował się pan kiedyś kryptografią na kratach, z angielskiego lattice-based cryptography? No tak, oczywiście. Ta kryptografia lattice-based jest teraz jednym z głównych kandydatów i prawdopodobnie następny standard, który przyjdzie, to będzie bazował na problem, będzie to lattice-based, czyli po polsku pewnie bazuje na kratach, jeśli to jest odpowiednie polskie słowo, nie wiem. Więc to jest, uważa się, że komputery kwantowe sobie z tym rady nie dadzą, chociaż oczywiście nie mamy dowodu. To jest też ciekawa rzecz, że w pewnym momencie ten sam Peter Shor, który znalazł algorytm do faktoryzacji, wrzucił pracę na temat właśnie łamania szyfrów bazujących na lattice-based problem. I no, okazało się, że ten papier jest niepoprawny, został wycofany i tak dalej, ale widać, że są podejścia ze strony ludzi pracujących nad kwantowymi algorytmami do analizy szyfrów, które bazują na lattice-based. No ale jestem prawie przekonany, że NSA wybierze lattice-based jako przyszły standard. To może ostatnie pytanie. Zebro Oko zapytało. Większość znanych mi kwantowych protokołów kryptograficznych wymaga klasycznego kanału komunikacji. Jak obecnie podchodzi się do tego problemu? Czy są jakieś koncepcje, które mogłyby sobie z tym poradzić? Tak, to rzeczywiście bardzo dobre pytanie, dlatego że
Ja nie opisałem całego tego protokołu w szczegółach, ale on rzeczywiście wymaga klasycznego, publicznego kanału, czyli założenie jest to taki kanał, który niby każdy może słuchać, ale nikt go nie może zmienić, na przykład transmisja radiowa. Ona jest potrzebna, żeby Alicja i Bob mogli skorygować swoje dane, uzgodnić pewne rzeczy, wyczyścić ten szyfr i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trudne i są różne rozwiązania, więc na ogół przy obecnych wdrożeniach bardzo często nie jest to generowanie klucza zupełnie od samego początku, ale jest to jak gdyby proces. Alicja i Bob mają jakieś bity, które zostały im tam z wcześniejszych może transmisji, które są tajne i one jak gdyby są używane do autentyfikacji tejże transmisji, która służy do uzgodnienia służy w protokole, który wymaga takiej komunikacji. Więc to jest rozwiązywane w praktyce na bardzo różne sposoby. Czasem jeśli idzie to światłowodami, to czasem część tej transmisji jest po prostu jak gdyby włączona do tej transmisji kwantowej. To jest dużo innych rozwiązań. Ale pytanie oczywiście jest istotne, dlatego że gdyby te kanały publiczne nie były w jakiś sposób certyfikowane, ale nie byłoby tam potwierdzania, czy to rzeczywiście te informacje pochodzą od Alicji, czy od Boba, to byłyby możliwe pewne ataki, tak, że ktoś pośrodku udaje, że jest Alicją w stosunku do Boba, albo udaje, że jest Bobem w stosunku do Alicji i tak dalej. To się nazywa man in the middle attack. Taki człowiek pośrodku. Więc te problemy ludzie, tak, oczywiście rozwiązują te problemy, ale jak mówię, to jest uzależnione od różnych implementacji. Nasz czas na ten wykład dobiega końca, więc ja chciałbym jeszcze podziękować Ministerstwu Nauki i Edukacji, które współfinansuje naszą konferencję, oraz Polskiej Akademii Nauk za upowszechnienie o tym wykładzie, w szczególności Piotrowi Karwowskiemu, za rzecznikowi prasowemu, za rozpropagowanie informacji, no i przede wszystkim Państwu za uwagę i profesorowi za świetny wykład. Dziękuję. Dziękuję bardzo.